projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie uregulowania spraw własności działek, na których znajdują się placówki oświatowe na terenie dzielnicy 5 Krołowa. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie. Dzisiaj na samym głosowaniu, tak? Poprawka została wprowadzona. Przeczytam teraz projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, wręczenie statuetek z dziedzictwa. Punkt trzeci, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 32 sesji Radzienicy 5 Krowocza. Punkt piąty, sprawozdanie z prac zarządu i projekt uchwał w sprawie korekty uchwały pracy remontowej budynków oświetlenia na rok 2013 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie opiniowania wstępnego katalogu inwestycji miejskich, w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013, w sprawie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na 2013 rok, w sprawie włączenia lokalu do bazy lokali przeznaczonych na działalność dotyczącą branż chronionych, w sprawie opiniowania zagospodarowania terenu do siedmiu sąsiedztwie budynku klubowego KS Krakowia 1906 na terenie parku imienia dr. Henryka Jordana, w sprawie poprawy bezpieczeństwa parku imienia dr. Henryka Jordana, w sprawie pozyskania działek i włączenia ich do parku świętego Wincentego Apaulo, w sprawie apelu o bezpłatne przekazanie działek w parku świętego Wincentego Apaulo, w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku świętego Wincentego Apaulo oraz w sprawie w sprawie uregulowania spraw własności działek, na których znajdują się placówki oświatowe. Punkt szósty. Opiniowanie. Przepraszam, nie. Do tej pory to były uchwały zarządu, natomiast tutaj przechodzimy do punktu szósty. Opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, w sprawie ustalenia WZ na inwestycji rozbudowa nad budowa przebudowa budynku przy ulicy Chocińskiej 15, w sprawie opinii ustalenia WZ na inwestycji rozbudowa nad budowa przebudowa budynku przy ulicy Chocińskiej 15, w sprawie opinii ustalenia WZ na inwestycji budowa budynku mieszkalno-handlowego przy ulicy Chocińskiej 9 i tutaj w sprawie uregulowania własności działek, na których znajdują się placówki oświatowe w dzielnicy 5 Krowocza. Punkt 7 dyżury, punkt 8 oświadczenia i komunikaty, punkt 9 zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby się tutaj do porządku? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt w porządku został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Dzielnicy 5 Krakowa. Do tegoż protokołu nie wpłynął żaden wniosek. W związku z tym stwierdzam, że protokół z 32 sesji Rady Dzielnicy 5 Krakowa został przyjęty. Punkt 5. Sprawozdanie z prac zarządu projektu uchwał.